Siema, do Wiedźmina 3 dodali sporą ilość dialogów, które przez ostatni czas wrzucałem jako shortsy. Ale wiem, że 80% osób nie ogląda shortsów na tym kanale, więc wrzucam też dłuższy film z wszystkimi nowymi dialogami dla osób, które nie wiedziały, że takowe zostały dodane lub odbugowane. Nie obraź się, ale po co te remonty? Żeby nam dachówki nie spadały na głowę? Dachówki mają to do siebie, że spadają z dachu, a ty stawiasz mury. Odbudowujesz twierdzę. Dla trzech osób? Czemu? Bo pamiętam, jak tu było kiedyś, przed pogromem. Samych nauczycieli było 20, a uczniów... Nie cofnę czasu, wiem. Ale nie mogę po prostu bezczynnie stać i patrzeć na te ruiny. Jak to się dzieje, że wszystkie wojny omijają tu są? Nilfgaard jest bardzo blisko, a na granicy księstwa nie dochodzi nawet do większych potyczek, nie mówiąc o regularnej inwazji. Granice strzegą rycerze, a mój kuzyn, cesarz Emhyrfar Emrais, zapewnił mnie, że tu są pozostanie neutralne i obietnicy dotrzymał. Słałam do niego ostre noty z prośbą o całkowite zaprzestanie prowadzenia wojny. Niestety, z tego co wiem, nie posłuchał mnie. To wielka szkoda. Rzeczywiście szkoda, wasza miłość. Kim jest ta Ingrid Wegelbud? Wegelbudowie to jeden z najbardziej wpływowych rodów w mieście. Dość nietypowy, bo od pokoleń rządzą w nim kobiety. W tej chwili seniorką rodu jest Patrycja Wegelbud, a Ingrid to jej córka. Znasz ją osobiście? Nie, tylko z widzenia i z plotek. Jest bardzo popularna w Nowigradzie, bo ma głowę do interesów. Poza tym często organizuje wystawne przyjęcia w ich posiadłości za miastem. Takie imprezy to zapewne jeden ze sposobów prowadzenia interesów. Przez te lata zastanawiałam się, jak będziesz wyglądał. Mam na ciebie. I co, rozczarowałem cię? Właściwie to nic się nie zmieniłeś. Myślałeś, że ufarbuję włosy na czarno? Czarny i niezłe, co? Ludzie się zmieniają. Mężczyźni łysieją albo zapuszczają brody. Mogę zapuścić. Skoro lubisz być drapana. Co tam u ciebie, Roivan? Zniknąłeś na kilka lat i nagle znajduje cię w Nowigradzie. Zwiedziłem szmat świata. Przez jakiś czas siedziałem w Zerikanii. Co porabiałeś na pustyni? Szukałem jedności z naturą. Magiczne miejsce. Ale jak widzisz, stęskniłem się i wróciłem. Postanowiłem osiąść w Nowigradzie, zostać szanowanym obywatelem, a kiedyś, kto wie, może nawet rajcą miejskim. Ładny masz dom w Białym Sadzie, tylko zapomniałeś posprzątać przed wyjazdem. Kurwa, myślałem, że zatarłem wszystkie ślady. Jak znalazłeś tę metę? Przez przypadek, w postaci patelni. Masz twój monokl. Pęknięty, ale może jeszcze się przyda. Bywaj. Ja kurwa jestem, a nie bywam.